na stoisku można znaleźć kozie sery i przetwory domowe. Wszystko robię sama. Grzybki, buraczki, sosik dyniowy, musztardy mam, leśno, pigwowo, czarną jagodę, żurawinkę bagienną, taką kurpiosko, typowo kurpiosko. No wszystko to, co jest tu na stoisku, jest własnoręcznie przeze mnie zrobione. To na tej patelni są pierożki, które są nadziewane. Farszem mięsnym, bezmięsnym, na przykład byłoby z kaczką z gęsią, z wieprzowiną, z soczewicą, z kaszą gryczaną, z kapustą z pieczarkami, z kaszą jaglaną, z jabłkiem, z cynamonem. Je się podgrzewa. A na drugiej patelni jest bigos i coś, co większość osób nie będzie wiedziało, czym jest, jest to pyrzyk bulgarański, który się kroi w takie większe plastry i smaży się na patelni. To jest kasza gryczana, ziemniaki i twaróg. No, oferujemy klientom dobrej jakości miody. No, daję na przykład miód lipowy. Polecam na przeziębienie, też uspokajająco działa. Miód gryczany, jeżeli ktoś potrzebuje więcej magnezu i żelaza, polecam miód gryczany. Miód rzepakowy dla osób, które mają problemy z ciśnieniem, obniża ciśnienie miód rzepaczek. W dodatku jest takiej konsystencji, fajnie do smarowania się nadaje na kanapkę, ponieważ jest to okres taki przeziębieniowy. Zapraszam na swoje stoisko. Doradzę, jaki miodek będzie odpowiedni dla danej osoby.